Nadchodzący tydzień jest bardzo ważny w życiu wielu osób, ponieważ na niebie utworzy się nów księżyca, ale nie taki zwyczajny, tylko wyjątkowy, ponieważ towarzyszyć mu będzie zaćmienie słońca w znaku raka. Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim będziemy bardziej wyciszeni, ale też bardziej skoncentrowani na ważnych pytaniach i ważnych decyzjach w naszym życiu. Oczywiście najbardziej aktywowane będą osoby, które są urodzone pod znakiem raka i pod znakiem koziorożca, ale też barany i wagi, ponieważ rykoszetem też różne decyzje innych ludzi mogą barany i wagi w tym tygodniu dotknąć czy bardziej zaangażować. Ale pierwsza połowa tygodnia, kiedy ten nów i zaćmienie będzie się zbierać, może przynieść wiele zaskakujących decyzji, wiele też odkrywczych pomysłów, ponieważ całkowite zaćmienie słońca to taki moment, kiedy bardziej patrzymy w głąb siebie. Dlatego poniedziałek i wtorek, kiedy ten nów i to zaćmienie będą się zbierać na niebie, bardziej przeznaczmy na planowanie, na zastanawianie się nad nowymi rozwiązaniami. Nie podejmujmy zbyt pochopnie radykalnych decyzji, ponieważ pod wpływem zaćmienia na początku tego tygodnia możemy być zbyt emocjonalni i te emocje mogą nie zawsze dobrze wpłynąć na to, co robimy. Więc byle do wtorku, kiedy to zaćmienie już się na niebie utworzy, i potem w środę, jeszcze też we wtorek, mamy bardzo dużą zmianę na niebie. We wtorek Mars opuszcza znak raka, w którym nie czuł się za dobrze, i przechodzi do znaku lwa. Będziemy więc też już od połowy tygodnia bardziej energiczni, bardziej zdecydowani, bardziej przebojowi. I tak samo w środę Wenus opuszcza znak bliźniąt i przechodzi do znaku raka, co oznacza, że będziemy bardziej skupieni na sprawach, które dotyczą naszych bliskich, ale też będziemy bardziej korzystać z różnych relacji, znajomości, spotkań, możliwości czy nauki, którą kiedyś już zdobyliśmy. I druga połowa tygodnia już będzie bardziej lejtowa, bardziej spokojna, więc jeżeli planujecie coś ważnego w tym tygodniu, zostawcie to sobie bardziej na czwartek i piątek, ponieważ pierwsze dni tygodnia będą bardzo emocjonalne, ale też mogą przynieść wiele zmian i nie zawsze to, co zaplanujecie, od razu się uda. Tak jak w zeszłym tygodniu ostrzegałam, że powoli zbliża się ten czas kolejny w roku, kiedy Merkury wchodzi w retrogradację, więc w tym tygodniu to jest jeszcze ostatni moment, kiedy jeżeli chcecie zgodnie z astrologiczną tutaj poradą kupić coś, żeby nie sprawiało to potem jakichś problemów, nie zacinało się i nie trzeba było cały czas do serwisu tego oddawać. Czyli wszystkie sprzęty elektroniczne i pojazdy w tym tygodniu, czy nawet aparat na wakacje, jeżeli chcecie zabrać fotograficzny i kupić sobie nowy, to jest najlepszy czas, żeby to robić, tak? Czyli najlepiej na czwartek, piątek, bo to są te idealne, bo potem w przyszłym tygodniu Merkury już wchodzi w retrogradację, aż do początku sierpnia będzie tam się cofał na niebie pozornym ruchem wstecznym, co nie sprzyja tego typu zakupom, czy też zaczynaniu jakichś nowych spraw, które są związane z biznesem. Poniedziałek Księżyc będzie w znaku bliźniąc, więc mimo tego zaćmienia i tego nowiu, który się będzie zbliżał na niebie, i tak będziemy bardziej kontaktowi, dosyć dużo możemy załatwić, więc jeżeli coś na pilnego mamy do załatwienia, to jest poniedziałek, to jest najlepszy dzień. Godziny poranne bardzo dobre, z wyjątkiem czasu między 7.30 a 8.30, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze z Neptunem. Potem im bliżej wieczoru, tym bardziej też towarzyskie sprawy i sprawy uczuciowe będą nam sprzyjać. Księżyc ustawi się w koniunkcji z Wenus wieczorem, a to dobry czas, żeby do kogoś zadzwonić, o sobie przypomnieć, odnowić jakieś znajomości. Wtorek bardzo trudny dzień, ponieważ zawsze podczas nowiu czujemy się troszeczkę bardziej osłabieni, a teraz jeszcze będzie całkowite zaćmienie słońca, więc dajmy sobie odpocząć. Nie bądźmy zbyt ambitni, nie róbmy z wszystkiego naraz, ponieważ taki dzień rzadko się zdarza w roku i po prostu jeżeli zrobimy jakiś błąd albo obiecamy coś komuś, to potem trudno się będzie z tego wycofać i będziemy musieli to długo, długo odkręcać, więc jeżeli coś robimy, róbmy to świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Zaćmienie samo w sobie, znaczenie tego słowa może być takie, że coś może nas zaćmić, więc zanim podejmiemy jakieś decyzje, dobrze się zastanówmy.
Mars też we wtorek przechodzi do znaku lwa, co może powodować, że pewne sprawy sprzed kilku tygodni mogą nagle ruszyć do przodu, ale ostrożnie z podejmowaniem decyzji. Najtrudniejszy moment w ciągu dnia to wtedy, kiedy właśnie będzie to ścisłe zaćmienie i nów, czyli o 21:16, czyli między 20 a 22 to jest taki spokojny czas, bardziej sobie zafundujmy. Natomiast dobry, jeżeli musicie coś zrobić, dzisiaj wysłać ważnego maila, spotkać się, najlepszy czas w ciągu dnia to jest między 13 a 14, kiedy księżyc będzie w sekstylu z Uranem. W środę troszeczkę zmiana aury, będzie troszeczkę już można łatwiej oddychać i bardziej będzie więcej możliwości do zrobienia różnych trudnych rzeczy. Księżyc będzie w znaku raka, w sprzyjającym mu znaku, więc to jest dobry czas, żeby wysyłać różne maile, spotykać się z ludźmi, wyruszać w podróż. Jedyny trudny moment w ciągu dnia między 8 a 9:30, kiedy księżyc będzie w opozycji z Saturnem, czegoś może zabraknąć, ktoś się może spóźnić, taki niestabilny dzień, moment w ciągu dnia, potem między 10 a 11 bardzo dobry moment i potem trudny moment między 16 a 17, kiedy księżyc ustawi się w opozycji z Plutonem, unikajmy ludzi, którzy są zbyt emocjonalni wtedy. W czwartek księżyc znajdzie się w znaku lwa, będziemy bardziej energiczni i te różne plany, przemyślenia, które od początku tygodnia w naszej głowie się będą kłębiły, od czwartku będziemy mogli je swobodnie realizować. To jest też dobry czas na zakupy, na wyjazdy, na spotkania, na wysyłanie ważnych korespondencji. Godziny poranne trudniejsze, między 7 a 8 księżyc w koniunkcji z Marsem, bardzo nerwowy, więc nie jeździmy wtedy zbyt szybko, nie podejmujmy jakichś szybkich decyzji. Między 11 a 12 bardzo dobry czas, księżyc w koniunkcji z Merkurem sprzyja rozmowom, korespondencji i też spotkaniom. I wieczorem, po południu jeszcze niestabilna aura między 14 a 15:30, kiedy księżyc będzie w kwadraturze z Uranem, unikajmy ważnych rzeczy wtedy. Piątek spokojniejszy, ale jeszcze cały czas dynamiczny, bo księżyc w znaku lwa i to jest najlepszy moment, żeby coś robić, żeby ustalać rzeczy, spotykać się z ludźmi, współpracować. Księżyc będzie w godzinach porannych w trygonie z Jowiszem, ale ten aspekt będzie trwał cały dzień, ponieważ oprócz tego nie ma żadnych innych ważnych układów planet na niebie, dlatego piątek najlepszy dzień w tym tygodniu, żeby coś załatwiać, robić, kupować, czy nawet rozpoczynać jakieś ważne przedsięwzięcia, zakładać firmę. Sobota, księżyc przejdzie do znaku panny, będziemy bardziej drobiazgowi, bardziej będziemy chcieli uporządkować ważne sprawy, to jest dobry dzień, żeby się wziąć za wielkie porządki, ale też spotkania towarzyskie, imprezy bardzo się udadzą, szczególnie na łonie natury, bo panna to jest znak związany z przyrodą. Bardzo dobre momenty w ciągu dnia to jest między 12 a 13 i potem między 16 a 17. W niedzielę księżyc cały czas w znaku panny, ale będziemy bardziej wyciszeni, księżyc ustawi się w opozycji z Neptunem, więc będziemy potrzebować bardziej jakichś artystycznych rozrywek i spotkania w mniejszym gronie. Ale nie ma tak naprawdę żadnych niekorzystnych w ciągu dnia aspektów. Najlepsze momenty między 9 a 11 i potem między 18 a 19. Życzę wszystkim udanego tygodnia, udanych wyborów i dobrych momentów, nie tylko na początku czy na końcu tygodnia, a po więcej prognoz i zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Miłka Krogulska przygotowała dla Państwa prognozę dla 12 znaków zodiaku na ten tydzień. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!